Cittau, miasto, które w Polsce znane jest jako Żytawa, położone jest w pobliżu styku trzech granic – niemieckiej, polskiej i czeskiej. Posiada bogatą historię, ciekawe zabytki i reklamuje się jako miasto zasłon wielkopostnych. Naszą wycieczkę rozpoczniemy od najważniejszej z tych zasłon, czyli Wielkiego Żytawskiego Płótna. To największy skarb Żytawy. Aby go zobaczyć, należy wejść do muzeum, które znajduje się w nieczynnym już kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Przechodzimy teraz na Nowy Rynek. Stoi tu barokowa fontanna Herkulesa, wybudowana w 1708 roku przez Johanna Michaela Hoppenhaupta na cześć Augusta II Mocnego, zwanego saksońskim Herkulesem. Na tym placu widać też największą budowlę, jaką jest Dom Solny. Ta monumentalna, późnogotycka budowla świecka powstała w 1511 roku jako spichlerz, stajnia i arsenał. Stoi ona na fundamentach XIV-wiecznego magazynu soli, stąd jej nazwa. Obecnie w byłym Domu Solnym działają różne sklepy, instytucje i restauracja. W pobliżu istniejących kiedyś murów miejskich w roku 1907 wybudowano urokliwy zegar kwiatowy. Mechanizm działa prawidłowo, a o czasie informują cyfry ułożone z kwiatów. 3 razy w roku na tym zegarze sadzi się około 4000 kwiatów. Zimą są to szyszki, gałązki i mech. Latem wygrywane są na nich znane melodie. Tuż za zegarem widzimy jedną z pozostałości po murach miejskich – basztę rzeźniczą. 13 podobnych baszt wybudowano w XVI wieku. Nazwa informuje o tym, że w razie zagrożenia wojennego mężczyźni z cechu rzeźników mieli za zadanie bronić miasta w tej części murów. Idziemy teraz do rynku, którego dominantą jest ratusz pochodzący z lat 40. XIX wieku. To już 4. budynek ratuszowy w tym miejscu. Po bokach portalu stoją posągi dwóch bogiń. Po lewej widzimy Temidę, boginię sprawiedliwości, która trzyma w ręce kodeks. Po prawej zaś z pochodnią, księgą i sową Sofia, symbol mądrości. Z drugiej strony rynku widać renesansową fontannę Marsa. Jest ona najstarsza w mieście, pochodzi z 1585 roku. Jest symbolem żytawskiego handlu i rzemiosła. 4 widoczne aniołki trzymają miejskie bogactwa. Na kolumnie fontanny stoi rzymski bóg wojny Mars w przyłbicy, zbroi i z halabardą. W pobliżu fontanny jest godna polecenia kawiarnia Schertner. Można tu chwilę odpocząć. Z kawiarni widać wieżę kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Zaraz po powstaniu w XIII wieku kościół należał do Joanitów. Przebudowano go w XV wieku, a w XVIII wieku został zniszczony. Kolejna odbudowa trwała 80 lat. Dziś kościół służy parafii ewangelickiej. Na tyłach kościoła możemy zobaczyć jeden z najstarszych budynków gimnazjalnych w Niemczech. Ówczesny burmistrz Nikolaus von Dornsbach otworzył tu w 1586 roku szkołę łacińską. W murze znajduje się nawet jego nagrobek, gdyż plac między kościołem a szkołą był kiedyś cmentarzem. Ostatnim miejscem, które zwiedzimy w Żytawie, będzie Muzeum Miejskie. Mieści się ono w budynkach byłego klasztoru franciszkanów. Franciszkanie zajmowali te miejsca od czasów reformacji. Ostatni mnich wyjechał stąd w 1554 roku. Później wnętrza mieściły bibliotekę, a dziś muzeum.